Drodzy słuchacze, zapewne niejedną osobę zdziwi, dlaczego w tym miejscu na Politechnice Opolskiej proponujemy słuchowisko dla dzieci. Dlatego już wyjaśniam. Słuchowisko zostało napisane przez byłą studentkę. Dziś przeczyta je pracownik Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki oraz studenci tego wydziału. Tych kilka powodów i parę innych, o których zapewne dowiecie się podczas słuchania bajki, skłoniło nas do przygotowania słuchowiska. Bajkę proponujemy szczególnie młodym słuchaczom, których zapewne spore grono znajdzie się wśród dzieci naszych studentów, pracowników oraz przyszłych studentów, którzy zechcą tworzyć z nami wiele podobnych i zaskakujących inicjatyw. Mam nadzieję, że bajka spodoba się Wam i będzie doskonałym dowodem na to, że na Politechnice Opolskiej można rozwijać nie tylko inżynierskie pasje. W przygotowaniu słuchowiska dzielnie wspierali mnie moi studenci. Jako pierwsza swój optymizm związany z nagraniem bajki wyraziła pani Sandra Kitzler. Ta delikatna osoba stworzyła postać Aimona i Mili. W postać Nomi wcieliła się pani Klaudia Kaczybura. Ta zwariowana osoba użyczyła swego głosu także postaci nazywanej bratem. Z kolei twardo stąpająca po ziemi pani Aneta Drewniok poprowadziła naszych głównych bohaterów po kolejnych stronach bajki jako odtwórczyni ról babci, ekona i mężczyzny. W postać Eumy i Nosle wcieliła się, jak dla mnie troszkę tajemnicza, pani Izabela Bączek. I na zakończenie pan Pawlo Onoprienko. Dzielnie towarzyszył nam w przygotowaniach jako odtwórca ról Muela i Taty. Całość magicznie oprawił dźwiękiem pan Dawid Tieleczek, tworząc podkład muzyczny słuchowiska. Za ogrom pracy włożony w przygotowanie nagrania bardzo dziękuję moim niezawodnym studentom. A tymczasem zapraszam do wysłuchania mojej bajki. Anna Deptuła. Bajka ta powstała podczas kilku wieczorów spędzonych w Opolu. Opierając się o ścianę, patrzyłam wprost na czarną szafkę z książkami. Wśród wielu podręczników jeden szczególnie przykuł moją uwagę. Była to zielona książka z żółtym napisem Ekonomia Samuelson Nordhaus. Bohaterowie bajki posiadają imiona stworzone z tytułu owej pozycji lub imienia autora. Tak też stworzyłam m.in. Aimona czy Ekona. Później sprawa była już bardzo prosta. Królowa odbicia powstała z myślą o Tobie i sądzę, że znajdziesz w niej osóbkę, choć trochę przypominającą Ciebie. Nie jest to bowiem analiza czysto rynkowa, jak sugerować mogłaby geneza powstania tej bajki, a jedynie historia, która kiedyś przydarzyła się naprawdę. Królowa odbicia. Był późny listopadowy wieczór. Nomia, nieduża dziewczynka o jasnych włosach, siedziała i rysowała swoje ulubione kwiaty. Gdy nagle w pokoju obok zaczęły rozlegać się jakieś piski i stuki. Dziewczynka zawołała najgłośniej jak umiała, by sprawca tych odgłosów był w stanie usłyszeć naganę. Aimon, daj wreszcie spokój. Bądź cicho. Przecież wiesz, że babcia jest przeziębiona. Powiedziała bardzo zdecydowanym tonem, jak na dziesięciolatkę. Tra-la-la-la-la, zbita bania. Wykrzyknął ze swego pokoju nieduży chłopiec. Aimon, jak na chłopca w swoim wieku, był niezwykle rezolutny i troskliwy. Jednocześnie, jak każdy ośmiolatek, lubił się trochę podroczyć i powygłupiać. Jak ja ci dam banie, to zobaczysz. Wołała dziewczynka, opuszczając swój migdałowy pokój. Migdałowy, ponieważ tak go nazywała. Nomia uwielbiała migdały, dlatego też w jej pokoju na stoliku zawsze stała miseczka z ulubionymi bakaliami. A na ścianie przy łóżku mamusia narysowała dziewczynce drzewo migdałowe. Drzewo to ukwiecone było przepięknymi, lekko różowymi kwiatami, których płatki delikatnie spadały po ścianie aż do zagłówka łóżka. Nomia wielokrotnie leżąc patrzyła na drzewo i wyobrażała sobie, jak biega po bezkresnych polach migdałowych. Wśród rozłożystych drzew i ich biało-różowych kwiatów. Wychodząc z pokoju, uśmiechnęła się na wspomnienie twórczyni tych malowniczych obrazów i udała się do sąsiedniego pomieszczenia.
Po chwili stała już obok chłopca, który właśnie wywracał krzesło z ubraniami. Dlaczego to robisz? Bo nie chcecie mi powiedzieć, kiedy wróci mamusia. Przecież ci mówiłam. Ale kłamałaś. Nie, po prostu przyjazd rodziców się opóźnił. Ale nie martw się, braciszku. Będę tu już na gwiazdkę. Powiedziała dziewczynka, gdy nagle skrzypnęły drzwi. Do pokoju weszła wysoka, lecz lekko przygarbiona starsza kobieta. Jej wzrok był bardzo zdecydowany. Miał jednak w sobie nutę ciepła i tajemniczości. Dzieciaczki, nie kłóćcie się. Powiedziała babcia, gładząc chłopca po głowie. Spojrzała na malca, zaś on z wielką radością pociągnął ją w kierunku sofy i bardzo zdecydowanie usadził babcię na jej ulubionym fotelu, a sam wdrapał się na sofę. Ja chcę mamusię i tatusia. Powiedział Ajmon i szybko wskoczył babci na kolana. Kobieta zaś przytuliła się do chłopca i okryła malinowym kocem, który właśnie strącił z sofy. Wiem, wiem, skarbie. Nie możemy mieć zawsze tego, czego chcemy. Możemy jednak zrobić coś, co pozwoli nam choć troszkę poczuć, że kiedyś nasze marzenia i pragnienia urzeczywistnią się. Mam pewien pomysł. Chodźcie do pokoju rodziców, porozmawiamy, wypijecie herbatkę i od razu będzie lepiej. No, prędzej! Babcia chwyciła za rękę Ajmona i podeszła do Nomi, po czym razem udali się w kierunku niedużego pomieszczenia. Kobieta po chwili na stole położyła ciastka i herbatę, a potem usiadła wygodnie w fotelu. Dzieci wyciągnęły karty i zaczęły grać. Jednak po kwadransie chłopiec znudzony podszedł do białej komody. Komoda przyozdobiona była rzeźbionymi z drewna kwiatami. Nomia doskonale pamiętała, jak którejś jesieni tata zamówił u stolarza komodę, a potem razem z nią montowali na środku blatu przepiękne owalne lustro. Zimą mama wieszała na nim delikatne światełka. Na to wspomnienie w oczach dziewczynki od jakiegoś czasu, a dokładnie od wyjazdu rodziców, zawsze pojawiały się łzy. Ajmon żartował wówczas, że Nomia staje się bardziej wylewna niż zwykle. Stwierdzenie to było lekko uszczypliwe, gdyż dziewczynka, mówiąc delikatnie, nie należała do rozmownych osób. Nomia była zauroczona komodą, dlatego też, gdy zauważyła, że brat bawi się lusterkiem, krzyknęła. Ajmon, zostaw lustro! Niby dlaczego? Ty możesz się uśmiechać i przeglądać w nim, a ja nie? Ajmon! Wykrzyknęła znowu dziewczynka. Wtedy to kobieta ściągnęła okulary i spojrzała w stronę wnuka. Kochanie, co ty tam robisz? Bo widzisz, babciu, to lustro jest jakieś dziwne. Dziwne? Tak. Można nim kręcić w różne strony i zawsze pojawia się w nim takie małe światełko i biega po tym lusterku jak oszalałe. Chyba zwariowałeś. Wtrąciła Nomia, odpychając brata od komody. Nie, naprawdę widziałem. Podejdź tu, to może i ty zobaczysz. Jak Boga kocham, oszalał. I nie pomogą tu lekarze. Straszne. Co powie mamusia? To Ekon. Powiedziała spokojnie z uśmiechem na twarzy babcia. Co? Nie co, tylko kto, kochanie. Ekon, powtarzam raz jeszcze. Babciu, a co to jest? Babulu, czy i ty źle się czujesz? Wtrąciła się lekko przerażona Nomia, słysząc rozmowę brata z babcią. Ależ skąd? Ja tylko mówię o tym świetliku. Świetliku? Tak. Babciu, kim jest Ekon? Niecierpliwił się malec, przyglądając się jeszcze bardziej lustru. A zwierciadło migało jak oszalałe. Malutkie zielone światełko mknęło niczym gwiazda z nieba od góry do dołu. Chłopiec był zafascynowany tym widokiem. Nigdy wcześniej światełko nie było tak widoczne jak dziś. Tymczasem babcia powiedziała. Brat królowej odbicie. Królowej odbicie? A kto to? Jak to? To wy nie wiecie? Nie, babciu. Odparł zainteresowany chłopiec. Dziewczynka zaś odwróciła głowę w stronę lustra. Tym razem z zainteresowaniem, którego nie próbowała nawet kryć. Kobieta zaczęła opowiadać. To słuchajcie. Królowa odbicia żyje daleko na północy. Jej zamek przypomina ogromne lustro,
z tym, że jest o wiele piękniejszy. Każdy element wykonany jest z innego materiału. A poza tym lustra ułożone są pod różnymi kątami, co oświetlane przez promienie słońca daje niesamowity efekt. Cały zamek posiada dwa okna, wejścia i wyjścia, a na samym środku znajdują się ogromne drzwi w kształcie owalu. Sama królowa jest kobietą niezwykle piękną i dobrą. No i uwielbia żółty kolor. Ma córeczkę Miję, która zaś zawsze chodzi w zielonych sukienkach. Dziewczynka ma dopiero 3 lata, ale już jest bardzo piękna. Jednak nie można powiedzieć, by była podobna do matki. Ma po prostu w sobie coś innego. No i jest jeszcze Ekon, brat królowej. On to właśnie pomaga siostrze, wyszukując ludzi, którzy stracili swe odbicie. I gdy widzisz światełko w lustrze Aimionie, to znaczy, że pomocnik królowej odbicia przemierza świat w poszukiwaniu nieszczęśników. Jeśli chodzi zaś o strażników zamku, to po prostu ich nie ma. Największymi wrogami królowej są źli ludzie, którzy nigdy do zamku nie trafią. Drogowskazy do zamku mogą odczytać tylko dobrzy ludzie, a ich źródło tkwi w sercu człowieka. Osoby podłe i złe, szukając zamku, po prostu gubią drogę. Tak więc żyje sobie gdzieś na dalekiej północy królowa odbicia i pomaga ludziom w byciu szczęśliwym. Babciu, a czy ja zobaczę królową w lusterku mamusi? Może kiedyś, ale pod warunkiem, że nie stracisz odbicia, bo wtedy stałbyś się złym chłopcem. Powiedziała zdecydowanie kobieta, a mały podszedł do lustra i dodał. O, widzę siebie, Jekona. Jest dobrze. A ty, Nomia? Widzę. Powiedziała nieco ironicznie dziewczynka. Dla chłopca było oczywiste, że siostra z miejsca, w którym była, nie mogła zobaczyć swojego odbicia. Ale podejdź tu i spójrz no w lusterko. Tak, kochanie, musisz sprawdzić. Nie dzisiaj, babciu. Odpowiedziała grzecznie, mrugając okiem do kobiety. No Mia, ty chyba nie rozumiesz. Królowa istnieje naprawdę. No co ty, babulu? Tak, podejdź do lustra i zobacz. Jutro. Powiedziała dziewczynka i wyszła z pokoju. Po chwili kobieta dodała. Ech, ty też już idź spać, kochanie. Jutro będzie nowy dzień. Kolejne dni minęły dla chłopca w rozmyślaniu o przedziwnej królowej. Nomia zaś podchodziła do opowieści babci z lekkim niedowierzaniem. Jednak coraz częściej zaczęła przyglądać się komodzie rodziców, a tak naprawdę to lustrze, które tak bardzo fascynowało Aimona. Babciu, a co się dzieje z ludźmi, którzy stracili swoje odbicie? Jak to co? Są bardzo nieszczęśliwi. Nieszczęśliwi? A czy zna babulka taką osobę? Na szczęście nie. Ale słyszałam, że ludzie tacy są bardzo złośliwi i zgryźliwi. Nie potrafią się z nikim dogadać i po prostu żyją samotnie. To straszne. Ale czy nie można by im jakoś pomóc? Oczywiście, że tak. I tym właśnie zajmuje się królowa. Ekon wyszukuje takie osoby, a ona już stara się im pomóc. Jednak nie zawsze jest w stanie to uczynić. Nie wszyscy są bowiem chętni do zmiany swego życia. Niektórzy po prostu pragną być źli. Ale ciebie to nie dotyczy, prawda? Jasne, babulu. Ja mam swoje odbicie, a ty, Nomia? Już ci to mówiłam, że nie wierzę w takie bajki. No co ty? Musisz sprawdzić. Wcale, że nie. Ale Nomia! Wykrzyknął przerażony malec, na co wtrąciła się babcia. Kochanie, widzisz, jak cię braciszek prosi? Podejdź do lustra i sprawdź. Nie i już, powiedziała dziewczynka i wyszła z pokoju. Ale ona jest niegrzeczna, prawda babciu? Tak, Aimionie. Skwitowała z uśmiechem staruszka, po czym wróciła do robienia niebieskiego szalika, jaki obiecała wnuczce na święta. Chłopiec zaś zaczął bawić się swoimi zabawkami. Mijały dni. Robiło się coraz chłodniej. Chłopiec zaczął coraz częściej zastanawiać się, czy siostra czegoś przed nim nie ukrywa. Tym bardziej, że kilka razy widział ją przy komodzie rodziców. Ilekroć jednak wchodził do pokoju, ona odchodziła i bardzo się denerwowała. Z czasem Aimon zaczął się martwić. Nomia bowiem stała się bardzo kłótliwa i smutna.
Pewnego razu wrócił szybciej do domu od kolegi i zobaczył siostrę siedzącą przy stole. Cześć, siostrzyczko. Cześć. Coś się stało? Aimon, a czy ty wierzysz w tą królową? Królową? No tak, królową odbicia. Jasne, babcia nam przecież o niej mówiła, a ona nigdy nie kłamie. Tak, tak. A czy sprawdzałaś swoje odbicie? Od razu, jak tylko się o tym dowiedziałem. Bo widzisz, ja chyba nie mam odbicia. Co? To niemożliwe. Naprawdę, sprawdzałam. I to parę razy. Chodź, zobaczymy. Powiedział Aimon i chwycił siostrę za rękę, po czym wciągnął ją do pokoju rodziców. I wtedy stała się rzecz straszna. Okazało się, że dziewczynka naprawdę nie ma odbicia. Chłopiec był przerażony. Ale jak to, Nomia? Przecież ty jesteś dobra, a nawet bardzo dobra. Nie mów mi takich rzeczy. No co ty, poradzimy sobie. Tylko nie martw na razie babci. A ja, twój braciszek, na pewno coś wymyślę. Powiedział i pogładził siostrę po głowie. Potem poszedł do swojego pokoju. Na drugi dzień męczył babcię, by upiekła mu jego ulubione ciasteczka i piernik. A potem przez parę godzin siedział w pokoju. Babcia i Nomia dziwiły się, że jest grzeczny. On jednak niczego nie zdradzał i dopytywał tylko babcię o tą królową. W końcu przyszedł wieczór. Wszyscy poszli spać. Chłopiec zaś czekał tylko na taką sytuację. Wyciągnął spod łóżka plecak, potem poszedł do kuchni, spakował kawałek placka, ciastka, butelkę z mlekiem i wyszedł z mieszkania. Cichutko schodził po schodach kamienicy, a gdy wyszedł z budynku, obrócił się i powiedział: No, Aimon, czeka cię długa droga. Musisz odnaleźć królową, bo twoja siostra potrzebuje jej pomocy. Po tych słowach poszedł w ciemną noc. Chłopiec maszerował parę dobrych godzin. Wciąż myślał o tym, co mówiła babcia. O ludziach, którzy stracili odbicie, a przecież on nie chciał, by jego siostrzyczka była sama. Chciał, by zawsze byli razem z tatusiem i mamusią, no i z Nomią oczywiście. Dlatego też postanowił odszukać królową. Po pewnym czasie zaczął jednak być bardzo zmęczony. Już od jakiejś godziny szedł przez pola, tak więc gdy tylko zauważył starą szopę, wszedł do niej i położył się spać. Ranek przyszedł nadzwyczaj szybko. Aimon przebudził się, czując wilgotny oddech na twarzy. Cześć, mały. A co ty to robisz? Hał, hał. Chłopiec usłyszał nieznajomy głos. Piesku, nie licz mnie tyle. To powiedz, dlaczego to spałeś sam bez nikogo? Hał. Wtedy to mały opowiedział o królowej odbicia i swojej siostrze. A gdy skończył, zwierzę dodało. A to ci dopiero, hał, hał. I ty sam chcesz iść na północ? Tak. Boisz się? Hał, hał. Bardzo, ale muszę pomóc siostrze, bo za kilkanaście dni przyjedzie mamusia i tatuś i nie mogą się martwić tym, co spotkało na mnie. Powiedział Aimon i czekał na reakcję swego rozmówcy. On jednak, ogromnie zaskoczony, powiedział. Łabie się, mój. Jak chcesz, to mogę pójść z tobą szukać królowej. Hał, hał. Po tych słowach chłopiec rozweselił się. Wycałował przyjaciela i poczęstował plackiem babcinej roboty. Po raz pierwszy poczuł, kim jest przyjaciel. Wcześniej mówiła mu mamusia, że przyjaciel to osoba, która bezinteresownie zrobi coś dla niego. Muel bez wątpienia był jego przyjacielem. Potem ruszyli razem w drogę. Był zimny, ale słoneczny grudniowy dzień. Aimon i Muel przemierzali ogromne pola w poszukiwaniu tajemniczej królowej. Chłopiec miał teraz towarzysza, który rozbawiał go i pomagał przetrwać w żmudnej podróży. Aimon coraz lepiej rozumiał, co znaczy przyjaźń. Muel był mu bardzo oddany i ratował go nawet z najmniejszej opresji. Był dla niego jak tata, który przebywał gdzieś daleko i nie wiedział, co robi jego kochany syn. Ej, mały, goń mnie! Wołał Muel. Chłopiec zaś z radością pobiegł za swoim przyjacielem. W końcu dogonił psa i wtedy usłyszał. Za parę godzin ciemnie się. Musimy poszukać miejsca do spania. Hał, hał. Powiedział zwierzak,
który wiedział, jak należy szukać schronienia, gdyż nigdy nie miał prawdziwego domu. Chłopiec zgodził się i pomaszerowali w kierunku niedużej wioski. Minęły 2 godziny i wędrowcy byli już przed pierwszymi zabudowaniami. A gdy zrobiło się już całkiem ciemno, weszli do ciemnej stajni i położyli się spać, zmęczeni po trudach mijającego dnia. Nazajutrz rano zbudził ich głos starszego mężczyzny. Chłopcze, dlaczego nie weszliście do środka? No, chodźcie, zjecie coś i pożywicie się. No i może opowiecie, co tu robicie. Powiedział mężczyzna, potem zaprowadził gości do domu, nakarmił i wysłuchał opowieści Aimona. Tak, słyszałem o królowej odbicia. I to rzeczywiście poważna sprawa. Musisz pomóc siostrze. Ale myślę, że i ja ci się na coś przydam. Wprawdzie nie ma jeszcze śniegu, ale to już grudzień. Więc dostaniesz ode mnie ciepły koc i bochenek chleba. Mam też trochę suchej wędliny, to wystarczy ci na parę dni. No i jeszcze najważniejsze, pójdzie z wami Euma. Euma? Tak, to moja sarna. Pewnej zimy przybyła tu z dalekiej północy i teraz boi się powrócić do domu sama, gdyż to bardzo niebezpieczna podróż. A z wami będzie jej raźniej. No i wie, gdzie mieszka Nosle. Nosle? A któż to taki? Rusałka wodna, ale o niej opowie wam lepiej Euma. No, zbierajcie się. Im szybciej wyjdziecie, tym prędzej dotrzecie na miejsce. Poganiał mężczyzna. Potem wyszedł przed dom, przywołał małą sarnę, wytłumaczył jej, co ma zrobić i pożegnał się z chłopcem. Aimon wyruszył w dalszą drogę. Euma, a kim jest ta rusałka? To ukochana Ekona. Kiedyś pokłócili się bardzo i nie są już razem. Ale tak naprawdę bardzo się kochają. Nosle boi się teraz pójść do Ekona i poprosić o wybaczenie. Nie wie bowiem, iż on już dawno jej wybaczył to, co uczyniła. Co takiego zrobiła? Pewnej zimowej nocy odmówiła pomocy starszej kobiecie, bo bardzo chciała się spotkać z ukochanym. Gdy dowiedział się o tym Ekon, powiedział, że nie może żyć z osobą, która nie jest wrażliwa na ludzkie cierpienie. I w taki sposób się rozstali. A, tak, tak. Mamusia wiele razy mówiła mi, że zawsze należy pomagać innym. Nieładnie postąpiła ta Nosle. Tak, chłopcze, ale ona nie jest zła. Po prostu postąpiła bardzo egoistycznie w tym momencie. Ale naprawiła już swą winę. Odszukała tą kobietę i pomogła jej przetrwać zimę. Powiedziała Euma i poprowadziła chłopca w dalekie pola północy. Szli już parę dni. Zrobiło się naprawdę zimno. Aimon był zachwycony niebem, na którym w nocy widział 1000 gwiazd. Przyglądał się im z ogromnym zdziwieniem, a Muel wskazywał mu przedziwne konstelacje. Tej nocy przyszło im spać na śniegu, więc Mały przygotował drewno na ognisko i rozpalił je zgodnie ze wskazówkami Eumy. Potem zjedli ostatni kawałek chleba i ułożyli się blisko ognia. Aimon bał się jak nigdy. Słyszał odgłosy wyjących wilków i świst wiatru. Buniu, gdzie jesteś? Wyszeptał przerażony, po czym zasnął. Rano obudził go głos Muela. Przyjacielu, trzeba wstawać. Euma mówi, że zbiera się na wichurę śnieżną. Musimy znaleźć schronienie. No, w drogę, hał, hał. Powiedział, po czym chłopiec wstał i ruszyli w bezkresne pola północy. Zaczął padać śnieg. Euma poganiała towarzyszy, bojąc się, iż nie zdążą ukryć się przed śnieżycą. Chłopiec szedł walcząc z wiatrem i szczypiącymi płatkami śniegu, ale był coraz bardziej słaby. Nie jadł nic od rana, a poza tym mało spał tej nocy. Był bardzo zmęczony, co więcej przeziębił się i najwyraźniej miał gorączkę. Euma była bardzo zmartwiona, gdyż wciąż nie było widać żadnych domów. Chłopiec zmagał się z coraz większymi zaspami, które w tych okolicach zalegały już od paru tygodni. Euma i Muel pomagali mu jak tylko mogli. W końcu jednak chłopiec osunął się na ziemię. Aimon, wstawaj! Wołała przerażona Euma. Chłopiec jednak nic nie odpowiadał. Śnieg wzmógł się tak bardzo, iż ciężko było usłyszeć jakikolwiek głos. Wtedy to Muel powiedział. Weź chłopca, spróbuj go pociągnąć trochę do przodu, a ja pobiegnę i poszukam pomocy. Hał, hał. Po czym pognał przed siebie. Sarna zaś ciągnęła Aimona, lecz po pewnym czasie zasłabła. Zdołała jeszcze wyszeptać.
Nie dam rady. Boże, przecież tu nic nie widać. Gdzie jest Muel? Mówiła, pochylając się nad chłopcem. Pomoc jednak nie nadchodziła. Minęły 2 godziny. Dziecko przebudziło się tylko na chwilę i zaczęło coś mamrotać, lecz Elma nie wiedziała, o co mu chodzi. Była przerażona i pewna, że chłopiec za chwilę umrze. Gdy w oddali usłyszała dźwięk dzwoneczków. Patrzyła przed siebie, jednak nic nie widziała. Po chwili wydawało się jej, że słyszy szczekanie. Elma! Au, au! Usłyszała nagle swoje imię i zawołała resztkiem sił. Tu jesteśmy! Wołała całkiem wyczerpana, gdy nagle przed jej oczami pojawiły się sanie z trójką pasażerów i Muelem. Pomoc przyszła w ostatnim momencie. Muel dotarł bowiem do domku, gdzie mieszkała trójka rodzeństwa. 2 dziewczynki i chłopak. Opowiedział im o Aimonie, a oni, poruszeni dobrocią jego serca, postanowili mu pomóc. Tak też zjawili się na bezdrożach śniegu i zabrali małego do domu. El, najstarsza dziewczynka, zaopiekowała się małym. Dała mu lekarstwa i położyła w ciepłym posłaniu. Tam też chłopiec spędził całą noc. Rano zaś obudził się i dowiedział, że jest już bardzo blisko miejsca, gdzie mieszka Nosle. Dlatego też postanowił od razu wyruszyć w drogę. El nie pozwoliła mu jednak na to, gdyż był chory. Mały dużo nie dyskutował, tylko zjadł śniadanie i zasnął. Był bardzo zmęczony. Sarna i pies z kolei również odpoczywali w zaciszu domowym, korzystając z wszystkich udogodnień wynikających z bycia w ciepłym i pachnącym pomieszczeniu. Zbliżył się wieczór. Brat El wrócił właśnie z zakupami i zapytał. A jak tam się czuje, mały? Nie najlepiej, ma wysoką gorączkę. Odpowiedziała mu rudowłosa siostra, pochylając się nad garnkiem z zupą. To niedobrze. Chciałem go zawieźć do rusałki. Słysząc te słowa, wtrącił się Muel. Tak, tak, ale by się ucieszył, hał, hał. Pójdę i powiem mu, że jak tylko wyzdrowieje, to zawierzysz go do Nosle. Dobrze, idź. Jak to usłyszy, szybciej wyzdrowieje. Powiedział mężczyzna i usiadł do stołu. Po chwili wybiegł przerażony Muel i powiedział. Nie ma go. Poszedł, hał. Co? No po prostu łóżko jest puste. El, jedziesz ze mną. I ty, Muel. Szybko do sani. Co za uparty chłopiec. Powiedział i wyszedł przed chatę. Po chwili pies i dziewczyna byli gotowi do podróży. Pędzili przed siebie i szukali chłopca, który szedł w zaparte. Robiło się coraz chłodniej. Na lewo, widzisz? Ktoś tam idzie. Tak, to Aimon, hał, hał. Szybciej, on ledwo co trzyma się na nogach. Powiedział Muel, patrząc na swego przyjaciela. Mężczyzna jechał we wskazanym kierunku. Po chwili dogonił malca. Aimon, zaczekaj, przecież jesteś chory. Chłopiec jednak nie reagował na głos przyjaciela. Szedł przed siebie. Aimon, przyjechaliśmy po ciebie. Hał, hał. Ja muszę iść, bo moja siostra... Tak wiemy i zaraz zawieziemy cię do Nosle, tylko musisz wsiąść do sani. Uspokajała Aimona El. Chłopiec popatrzył na twarz dziewczyny i zapytał. Naprawdę? Oczywiście, wskakuj. Odpowiedziała wesoło. Mały zaś wdrapał się na wysokie sanie i przytulił do psa. Potem pomknęli dalej w kierunku domu rusałki. Po paru godzinach drogi El zauważyła jezioro, które informowało, iż wjechali na tereny Nosle. Chłopiec ponownie usnął, zaś Muel rozglądał się wokoło. Był zachwycony widokami. Tafla jeziora była w całości pokryta lodem. Jechali tak jeszcze dość długo, gdy nagle ujrzeli w oddali nieduże światełka. Po pewnym czasie dostrzegli czerwony dach pokryty białym puchem. Światło palące się w oknach dodawało uroku chacie. Gdy dojechali bliżej, zauważyli, iż wejście od domu jest z drugiej strony. Mężczyzna zajechał od frontu, a wszyscy ujrzeli tam przepiękną zieloną choinkę, na której błyszczały najprawdziwsze gwiazdy. Drzewko przechylone było w lewo, jednak pomimo tego wyglądało prześlicznie. El i Muel podeszli do drzwi i zapukali.
Po chwili na progu pojawiła się mała istotka z długimi do ziemi złotymi włosami. Wejdźcie, proszę. Powiedziała to przybyszy Nosle, nie pytając o nic więcej. Po chwili Muel opowiedział rusałce o Aimonie. Ona zaś kazała wnieść chłopca do środka. To co, El? My zmykamy? Powiedział mężczyzna do siostry. Wiedział, że już czas na nich, bo w domu została ich młodsza siostra. Tak, mała została sama w domu, a przed nami długa droga. Jedźcie do siostry, dobrzy ludzie. Dostaniecie ode mnie magiczny proszek, którym posypiecie wasz dom i nigdy nie będziecie cierpieć głodu. Bo kto pomaga potrzebującemu, staje się najbogatszą istotą na świecie. Zatem niech tak się stanie. Pamiętajcie o tym i szerokiej drogi. Dodała rusałka, ruszając delikatnie ręką, za pomocą której rodzeństwo wraz z saniami porwane zostało przez wiatr i wśród przepięknych gwiazd pofrunęło prosto do domu. Tak, a teraz zajmiemy się tobą, chłopcze. Ja muszę, proszę pani, do królowej. Wiem, ale tym to się nie martw. Najpierw wyzdrowiejesz, a ja jutro udam się do Ekona i wszystko załatwię. Zostaniesz tu ze swym przyjacielem. On zaopiekuje się tobą najlepiej, jak potrafi. A teraz szybko, marsz do łóżka i pod kołdrę. Ja omówię resztę z Muelem. Powiedziała i ruszając dłonią, przeniosła małego do pokoju obok. Potem sprawiła, iż zasnął na bardzo długo. Nosle borykała się z problemem, jak stanąć prosto w oczy przed ukochanym. W końcu jednak przemogła się i zapukała w drzwi zamku. Po chwili pojawił się Ekon. Nosle, zapraszam do środka. Ja... Cieszę się, że cię widzę. Ja nie w naszej sprawie. Nie? Chodzi o chłopca. Wyjąkała drżącym głosem rusałka. Chłopca jakiego? To wy nic nie wiecie? O czym? No, o odbiciu Nomi. Nomi? Dziewczynka straciła swe odbicie. Niemożliwe. Posłuchaj i nie przerywaj. Nomia ma młodszego braciszka, który na wieść o tym, iż siostra nie ma odbicia, wyruszył w poszukiwaniu królowej, by nie pozwoliła stać się dziewczynce złym człowiekiem. Teraz leży u mnie w domu bardzo chory i liczy na spotkanie z twoją siostrą. Cóż za niesamowita historia. Jak mogłem nie zauważyć jej lustra? Chodź szybko do królowej, zaraz jej powiem, co się stało. Musimy pomóc Nomi. Ale coś mi się wydaje, że będę musiał porozmawiać również z Miją. Miją? A to dlaczego? Kilka tygodni temu zauważyłem, jak bawi się w sali luster. I być może to ona jest przyczyną tego zamieszania. Powiedział Ekon i wraz z Nosle udali się do sali królewskiej. Tam powiedział o wszystkim siostrze, która przywołała swoją córeczkę. Mija? Czy nie bawiłaś się lustrami? Ależ skąd, mamusiu? Na pewno? Oczywiście, zrobiłam jak obiecałam. Nigdy więcej nie weszłam do sali luster. Odpowiedziała z błyskiem w oku Mija. Bo widzisz, jest dziewczynka, która straciła swe odbicie i jej brat wyruszył w długą drogę, by odnaleźć mnie i teraz jest bardzo chory. Mówiła dalej królowa, niedowierzając niesfornej córce. Nie, ja o niczym nie wiem. Zapierała się dziewczynka. Bo on może nawet umrzeć. Co ty, mamusiu? Aimon wyzdrowieje. Powiedziała mała, gładząc sukienkę w zielone kwiaty. Mija, ty coś wiesz. Mów szybko, bo się pogniewamy. Oj, no bo pożyczyłam sobie jej lustro. Jeszcze za pierwszym razem, jak byłam w sali. Więc cię nie oszukałam, prawda? Co? Przecież wiesz, że nie wolno ci tego robić. Jak mogłaś postąpić aż tak nierozważnie? Ja po prostu zajrzałam w jej przyszłość i wiem, że nic się nie stanie. No i bardzo chciałam mieć kolegę do zabawy, dlatego nie rozumiem, dlaczego Nosle nie przywiozła jeszcze Aimona do zamku. A poza tym chciałam, by wujek nie był taki smutny i spotkał się z rusałką. Co? Co? Mija! No, przepraszam, nie wiedziałam, że to jest aż takie ważne. Tłumaczyła się dziewczynka. Tobą to ja zajmę się później, a teraz muszę przywrócić Nomi odbicie. Ty, Ekon, porozmawiaj z Nosle i jak tylko chłopiec wyzdrowieje, chcę go tutaj widzieć, u mnie, na zamku. Czy to jasne? Tak jest. Odparł Ekon. Potem wszyscy się rozeszli. Mija dostała srogą karę,
i już nigdy nie bawiła się lustrami swej mamy. Ekon pogodził się z rusałką, a chłopiec powracał do zdrowia. Mijały dni, jeden za drugim. W końcu Aimon był już zdrowy. Nosle zaprowadziła go do królowej, gdzie chłopiec podziękował jej za przywrócenie odbicia siostrze. A potem bawił się jeszcze długo z małą księżniczką, która zrozumiała, że nie należy psocić. Dowiedziała się jeszcze, że zawsze trzeba słuchać rodziców, nawet jeśli wydaje nam się to absurdalne. W końcu jednak nadszedł czas pożegnania. Aimon podziękował za wszystko rusałce i Eumie, która pozostała już na dalekiej północy. Potem, razem z Muelem, przemieszczając się jak Ekon w lustrze, powrócił do domu. Nomia, Nomia! Zawołał radośnie chłopiec, biegając do pokoju siostry. Aimon? To ty? Tak, kochana siostrzyczko. Braciszku, nareszcie jesteś. Gdzie ty się tyle podziewałeś? Powiedziała dziewczynka, tuląc malca. Chłopiec, widząc babcię, która ocierała łzy, zawołał. Puniu, Puniu, wróciłem. Nareszcie jesteś. Powiedziała kobieta, gdy nagle rozległ się dzwonek do drzwi. Nomia udała się w kierunku drzwi. Kto to może być? Mamusia, tatuś, nareszcie jesteście. Zawołała nagle dziewczynka, spoglądając w kierunku uchylających się właśnie drzwi. Córuś, witaj. A gdzie twój braciszek? Nie uwierzysz, ale w pokoju. Powiedziała Nomia. Rodzice zaś popatrzyli na nią z lekkim zdziwieniem. Mamusia, tatuś, już jesteście. Wykrzyknął chłopiec, rzucając się na szyję rodzicom. Nie uwierzysz, synku, ale parę dni temu podeszła do mnie kobieta i powiedziała, że jest królową i że musimy jak najszybciej wracać do domu, więc oto jesteśmy parę dni wcześniej. Wierzę, wierzę, tatusiu. A co to za pies? To mój przyjaciel. Odpowiedział Aimon, gdy to mężczyzna patrzył na niego podejrzliwie. Z kolei młoda kobieta, ściągając płaszcz, zapytała dziewczynkę. A co robiłaś, córeczko, przez ten czas, jak nas nie było? A nic ciekawego. A ty, synku? A ja, mamusiu, właśnie wróciłem z dalekiej i mroźnej północy.